Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 103 odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj pierwszy mecz rywalizacji pomiędzy Toronto Raptors a Golden State Warriors. Mecz, który był naprawdę fajny do oglądania. Oczywiście nie dla kibiców Warriors, którzy na pewno są niezadowoleni po tej porażce. Natomiast pierwszy raz w historii swojej dominacji zaczęli finały od przegranej. Drugi raz dopiero za czasów Steve'a Kerra jako trenera przegrali pierwszy mecz serii. No i stoją ewidentnie teraz troszeczkę pod ścianą. Wiadomo, to tylko jeden mecz, za chwilę mogą wyrwać mecz numer 2 i wracać do domu z przewagą już własnego parkietu, ale na dzisiaj to zdecydowanie Raptors wyszli lepiej na tym meczu numer 1. Zresztą w ogóle wyobraźcie sobie coś takiego. Nie oglądaliście meczu, nie widzicie wyniku, no i chcecie posłuchać sobie jakiejś relacji, przeczytać jakąś relację z tego meczu. No i zaczynacie ją od tego. Stephen Curry, szósty mecz z rzędu, rzuca minimum 30 punktów. Draymond Green notuje trzecie triple-double z rzędu. Kyle Lowry trafia 2 z 9 rzutów z gry, Kawhi Leonard 5 z 14 rzutów z gry, a Marc Gasol spada za 6 fauli. No, scenariusz ewidentnie jak pod zwycięstwo Warriors, a tu właśnie to wszystko się wydarzyło, a jednak Warriors tego meczu nie wygrali. No przede wszystkim jest tu wielka zasługa Raptors, którzy zagrali tak, jak grać powinni. Wykorzystali wszystkie swoje elementy, wszystkie swoje atuty, które mieli. Może nawet nie wszystkie, bo nie zagrał dobrze Kawhi Leonard w ataku, ale wykorzystali te wszystkie elementy, które dodali w stosunku do poprzedniego sezonu, czyli lepszego Pascala Siakama, który się rozwinął, czyli świetnego w tym meczu Marka Gasola, który ewidentnie dzisiaj przekonał nas, dlaczego ten przydomek doktor przy jego nazwisku się pojawia. Także Raptors zrobili pierwszy krok. Pierwszy krok idą według jedynego scenariusza, który może dać im mistrzostwo, czyli nie przegrywać na własnym parkiecie. W ogóle, co to była za obrona dzisiaj Raptors, naprawdę. Ja wiem, że Warriors trochę nie siedziało, bordza, ale mimo wszystko to, w jaki sposób oni łapali Stepha Curry'ego, jak świetnie rotował Marc Gasol, to po prostu było mistrzostwo świata. On wychodził bardzo wysoko, rozkładał ręce, uniemożliwiając zagranie Curry'emu do Draymonda Greena, chociażby na ten piąty metr, gdzie później Green ma rozegranie 2 na 1 i rzuca często alley-oopę nad obręcz do zawodnika, który stoi akurat na linii końcowej. Zabrali to dzisiaj Raptors z Curry'emu i Warriors. Curry musiał ratować się odegraniem w bok i Gasol był na tyle szybki, że zdążał już powrotem do pomocy w stronę kosza i nawet jeden taki przechwyt zaliczył fantastyczny, zdaje się, już w drugiej połowie, gdzie Curry rzeczywiście został podwojony. Poszło podanie w lewą stronę i poszło później podanie w kierunku obręczy. Gasol zdążył wrócić i przechwycił tę piłkę. Także brawo dla Raptors za obronę. Udało im się ograniczyć Stepha Curry'ego. Tak jak powiedziałem, przekroczył 30 punktów, ale to nie było takie 30 punktów jak w serii chociażby z Blazers. Z tego względu, że Curry aż 14 razy stawał na linii osobistych. Chętnie Raptors go tam wysyłali, z tego względu, że zawsze lepiej oddać mu dwa rzuty z linii osobistych niż kolejną trójkę. Tym bardziej, że na początku wyglądał dobrze, bo Curry już w pierwszej kwarcie miał 3 trójki, 11 punktów i wyglądało na to, że dalej będzie w rytmie. No ale do końca meczu trafił już tylko jeszcze jedną trójkę i był bardzo dobrze kryty przez Freda Van Vlieta. Także tu naprawdę szacuneczek, tak jak powiedziałem, 14 punktów z linii, w drugiej połowie już jak nie mógł rzucać za 3 albo nie mógł wstrzelić się za 3, to wbijał się bliżej obręczy, rzucał te floatery z 4-5 metra, coś mu wpadło, ale też coś nie. No ogólnie rzecz biorąc, to Raptors dyktowali, skąd Warriors mają oddawać rzuty, a nie na odwrót. I to był dla mnie klucz w tym meczu do zwycięstwa. W ogóle mam wrażenie, że Warriors przyszli trochę bez werwy na ten mecz, co oczywiście jak na test mojego oka później zostało zweryfikowane przez statystyki podane na stronie NBA.com, bo wydawało mi się, że to, że więcej piłek tych bezpańskich, więcej piłek takich pół na 50-50 przejmowali właśnie Raptors, a jak się okazało, jeśli chodzi o deflections, czyli dotknięcia piłki, był remis po 17. Jeśli chodzi o przejęcia piłek bezpańskich, no to tutaj
Warriors chyba mieli o 2 czy o 3 więcej. Raptors wymusili jeden więcej faul w ataku, więc tu rzeczywiście nie było wielkiej różnicy. Tak, nawet Raptors przegrali tablicę, bo mieli tylko 7 zbiórek w ataku, a Warriors 9. Więc teoretycznie to wszystko było po stronie Warriors, ale w kluczowych momentach Warriors tego nie robili. Oni sporo tych zbiórek w ataku chociażby załapali w pierwszej połowie, kiedy mecz był jeszcze na styku. Później Raptors odjechali i trzymali to swoje dosyć bezpieczne prowadzenie. No i co jeszcze mogę powiedzieć, bo sporo sobie notatek zrobiłem i jedźmy dalej może właśnie. Draymond Green niby zrobił swoje, ale był dla mnie niewidoczny. No, miał triple-double, tak? 10 punktów, 10 zbiórek, chyba 10 asyst. I w pewnym momencie w trzeciej kwarcie, gdy komentatorzy powiedzieli: hej, zobaczcie, Draymond Green ma 10 punktów, 10 zbiórek, 7 asyst, bo tyle akurat w tym momencie miał, się zacząłem zastanawiać, ale jak? Ale kiedy? Ale gdzie? Bo to nie był ten Green, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ten głośny, ten pędzący wszędzie. Green mi się raczej kojarzył z faulem popełnionym w ataku na Kyle Lowrym, z jakimiś stratami. To nie był ten Draymond Green, do którego się przyzwyczailiśmy z najlepszych momentów, mimo że zanotował triple-double, więc to był taki mój test oka, jeśli chodzi o Draymonda Greena, negatywny dzisiaj. Tak jak wcześniej powiedziałem, Raptors wygonili ogólnie Warriors z ich strefy komfortu. Naprawdę, Marc Gasol obok Pascala Siakama zdecydowanie dwaj MVP tego meczu. I w ogóle to, w jaki sposób Raptors wykorzystywali w pierwszej połowie Marca Gasola, to jest podręcznik. Spisać, wydrukować i sprzedawać. Dokładnie w ten sposób trzeba grać i wykorzystywać Marca Gasola i jego obecne umiejętności, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę. Jak pamiętacie, w serii z Milwaukee Bucks w tych ostatnich meczach Marc Gasol często dostawał piłkę na obwodzie i nie decydował się na rzuty. Szukał dalej, kolejnego podania. I tak myślałem, że będzie podobnie i w tym meczu, ale Warriors go odpuścili parokrotnie w pierwszej połowie, na co zresztą skarżył się później Steve Kerr na konferencji prasowej. No i Marc Gasol przymierzył kilka trójek, trafił 2 w pierwszej połowie, dostawał się też parę razy w pomalowane i to w dobrych momentach, bo akurat jedną z piłek dostał, kiedy był na jego plecach Steph Curry. Szybko poszło podanie do Gasola, co nie miało miejsca chociażby w poprzedniej serii, gdy krył go Ersan Ilyasova, czy jeszcze wcześniej, gdy to Tobias Harris. To wspominał chociażby o tym w ostatnim Coast to Coast Krzysiek Uzdowski. No i szybko dostarczona piłka do Gasola i ten w ogóle się nie zastanawiał. Nawet jednego kozła nie robił, po prostu obrót przez prawe ramię w kierunku obręczy, poszedł w górę i trafiał. Więc to zdecydowanie było to, o co chodzi. No i te jeszcze jego, ja wiem, że już któryś trzeci chyba czy czwarty raz mówię, ale naprawdę te jego powroty, ta jego defensywa dzisiaj. No, przypomniał się zawodnik, który kilka lat temu dostał nagrodę dla najlepszego obrońcy ligi. Dalej, Pascal Siakam. Sam nie wiem, jak to nazwać. Wiecie co, chyba powiem tak. Zrobił dzisiaj Draymondowi Greenowi Draymonda Greena w najlepszej wersji, bo był aktywny na tablicach. Notował asysty, bo miał ich 5. Był fantastyczny w obronie. Ta czapa na Greenie po prostu w pewnym momencie w czwartej kwarcie aż podskoczyłem. Szkoda, że później Danny Green z kontry nie trafił, trójki się wykręciła piłka z obręczy. Momentami on wyłączał Klaya Thompsona, to także trafił 11 rzutów z rzędu w pewnym momencie. Jest pierwszym graczem od czasów Shaka, który w finałach rzuca ponad 30 punktów i trafi 80% rzutów z gry. Potrafił łącznie 14 na 17. Rzucił też 2 trójki, przecież pamiętacie jak chociażby Joel Embiid go zupełnie odpuszczono w obwodzie. A rzucaj se, chłopie, przecież masz kiepską skuteczność. Dzisiaj trafił 2 trójki, dzisiaj wszystko po prostu mu siedziało. To on był dzisiaj tym graczem, który zrobił największą różnicę. I w obliczu gorszej dyspozycji Kawhi'a Leonarda był po prostu nieoceniony. Jak się zastanawiam, skąd wzięła się gorsza dyspozycja Leonarda? Bo może zmęczenie, może dalej ta kontuzja, która mu doskwiera. Ale wydaje mi się też, że przede wszystkim dobra obrona Warriors. Andre Iguodala zrobił swoje. Warriors świetnie podwajali Leonarda, jeżeli tylko zbliżał się w stronę obręczy. Więc tutaj było ok. Natomiast jeśli chodzi o rzuty za 3, no to Leonard trafił dzisiaj 3 z 5 trójek. Zresztą w poprzerwie tak czy siak przyjął mecz na siebie, chyba 15 punktów rzucił po przerwie.
ale wydaje mi się, że też z rytmu wybijały go faule, które łapał, bo już do przerwy miał 3. W drugiej połowie już nie faulował ani razu, ale do przerwy te 3 faule wydaje mi się troszkę go wybiły z rytmu. A może jednak też świetna obrona Andrej Gudali. No, tak czy siak, pod względem defensywy przy Kawhi Leonardzie Warriors odrobili swoje lekcje i zrobili to tak, jak trzeba, więc to nie jest tak, że wszystko zupełnie dzisiaj zagrali źle. No ale jak nie mógł Kawhi, to inni się wzięli za robotę. No, jak zwykle ławka rezerwowych, znaczy jak zwykle ostatnio. Fred VanVleet, 15 punktów z ławki, 8 zdaje się w czwartej kwarcie, no i ten jeden rzut taki z pół obrotu, znaczy tam z odchylenia, przekraczając niewiele linię rzutów za 3 punkty w ostatniej sekundzie 24-sekundowej akcji. Piłka się zakręciła 2 razy na obręczy, w końcu wpadła do kosza. No, czasem szczęście sprzyja. No, tak jak Karol Milczarz nazywał takie rzuty modlitwa, więc to na pewno fajne. Dołączył się wreszcie Danny Green, który wstrzelił się na 3 trójki, 11 punktów. On trafił pierwszą trójkę dla Raptors w tym meczu. Nawet Patrick McCaw trafił ważną trójkę w drugiej połowie. Praktycznie każdy coś dobrego wnosił. Kyle Lowry, ja mówiłem na początku, że on trafił tylko 2 z 9 rzutów z gry, więc to mu nie się działo. W tym jedną trójkę już na dobicie, na 20 parę sekund przed końcem, kiedy już było i tak wiadomo, że będzie po meczu. Ale miał za to 9 asyst. Miał 2 wymuszone faule w ataku, więc dawał z siebie tam, gdzie tylko mógł. Nadrabiał to, że mu nie się działo dzisiaj rzut. Także Nick Nurse za ten mecz, czapki z głów, Raptors czapki z głów za cały wysiłek, który po prostu włożyli. Okej, nagadałem się o Raptors, a jeszcze czas na Warriors. Właśnie jeśli o nich chodzi, to mieliśmy tam sporo problemów, które złożyły się na to, że ten mecz został przegrany. Sobie trochę ich wynotowałem, więc tak po kolei pojedziemy. Rdza, to jest pierwsza rzecz. 9 dni bez rozegranego spotkania, musiało zrobić swoje. To, na to zwracał uwagę i Mark Jackson, i zwracał na to uwagę też Jeff Van Gundy. Niezależnie od tego, jak mocne treningi zrobisz, jak bardzo będziesz się angażował, w życiu nie oddasz takiego poziomu intensywności, jaka jest w playoffach. I kiedy Raptors grali kolejne mecze z Bucks i cały czas pozostawali w rytmie, to Warriors siedzieli. To Warriors czekali, co będzie, czy Kevin Durant wyzdrowieje, czy DeMarcus Cousins wyzdrowieje. Więc nawet jeśli grali tam między sobą mecze, to nie mogły być mecze na pełnej intensywności, z tego względu, że ci dwaj gracze byli kontuzjowani. Z tego względu, że Andre Iguodala po tym, jak nie zagrał w meczu numer 4, też odpoczywał po to, żeby być zdrowym na mecz numer 1, więc te treningi nie mogły być super mocne i super wydajne. Dlatego też ta rdza się pojawiła. 43% z gry tylko, to naprawdę słaby wynik, ale to nie tylko i wyłącznie słaba dyspozycja Warriors, ale też świetna obrona Raptors. Straty i słaby powrót do obrony. 17 strat Warriors przy 10 stratach Raptors. 28 punktów z kontrataku, jeśli chodzi o Raptors, z czego 9 sam Pascal Siakam rzucił z kontrataku. Dodatkowo Warriors pozwolili Raptors dyktować tempo. W całym meczu tempo było tylko 97 posiadań, co jest zdecydowanie taką rzeczą, którą chcą Raptors, bo oni dotychczas w playoffach grali jeszcze wolniej, bo 96. Natomiast Warriors może nie grali najszybciej w całej lidze, ale te 100 posiadań blisko średnio co mecz wykręcali, więc im wolniej, tym większe szanse są dla Raptors w tej serii i oni będą dalej dążyli do tego, żeby spowalniać grę. Słaba obrona to jest kolejna rzecz, którą sobie wypisałem, konkretnie wolne pozycje na obwodzie. I tu znowu statystyki NBA sprowadziły mnie na ziemię, bo no często jest tak, że zapamiętujesz nie każdą, nie ma szans zapamiętać wszystkich akcji z meczu NBA przy jednym obejrzeniu nad ranem, kiedy jesteś niewyspany, więc to nie ma na to szans. Pewnie będzie trzeba obejrzeć kolejny raz to spotkanie, żeby wyłapać więcej elementów. Natomiast no, w pamięci zapadają takie rzeczy jak te chociażby otwarte trójki Marka Gasola z pierwszej połowy, co potem sprawia, że sobie myślisz, kurde, ile Warriors tych pozycji na obwodzie odpuścili, a Raptors to tak dobrze dochodzili do wszystkich rzutów. No i statystyki pokazują, że każda drużyna po 57 rzutów rywali, nie lubię tego słowa, ale kontestowała.
Czyli była blisko z ręką i tak naprawdę, jeżeli odniesiemy tą liczbę do liczby oddanych rzutów przez daną drużynę, no to mamy tam różnicę jednego. Także że Warriors oddali 21 rzutów niekrytych, a Raptors 20, więc tu różnicy nie ma. No to ponownie niestety ten test oka jest mocno, mocno wybiórczy. Kolejny element, no to brak gościa, który weźmie piłkę pod pachę i coś z nią zrobi, coś wykreuje, czyli brak Kevina Duranta po prostu, którego najprawdopodobniej nie będzie w meczu numer 2, a pojawiają się też takie informacje, że w ogóle nie wróci w tej serii i że Warriors do końca będą musieli grać bez niego, więc to jest zdecydowanie problem. Ogólnie przechodząc do podsumowań poszczególnych graczy, to tak też krótko sobie wypisałem. Steph Curry zaczął nieźle, ale potem zniknął, bardzo dobrze broniony. Klay Thompson trafił 3 trójki niby, ale też parokrotnie widzieliśmy go w akcjach, które nie są jego standardowe, jak uciekanie za plecy, wjeżdżanie pod kosz, jak próba przekozłowania z własnej połowy piłki na połowę przeciwnika przy dobrej obronie, z czym się mocno męczył. Dalej Draymond Green, tak jak już wcześniej mówiłem, niby triple-double, ale niewidoczny jak dla mnie, do tego 5 fauli, 6 strat, więc tu sporo też złych rzeczy. Niezły mecz Andre Iguodali, szczególnie w obronie na Kawhi'u Leonardzie, ale odnowiła mu się kontuzja i zobaczymy co z tym będzie. Jeżeli on nie będzie mógł dalej grać, to będzie ogromna strata dla Warriors, którzy i tak już są osłabieni. Wrócił DeMarcus Cousins, ale zagrał bezproduktywne 8 minut. Dostał 4 minuty na starcie drugiej kwarty i 4 minuty na starcie czwartej kwarty. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na więcej lekarze mu nie pozwalają, ale Cousins nic dzisiaj nie wniósł. Miał chyba 2 asysty, 1 przechwyt, 3 punkty z linii osobistych, ale no widać, że nie jest w rytmie. Widać też, że chyba nie jest do końca zdrowy. Gra po prostu, bo trzeba grać taki etap sezonu. No a pozostali rezerwowi, no to są już gracze typowo zadaniowi. No, swoje zrobił Kevon Looney, tak samo Jerebko, McKinney, Quinn Cook. Ci trzej dorzucili 5 trójek dla drużyny, więc nieźle. Swoje momenty miał Sean Livingston, jak chociażby dobry blok na Kawhi'u Leonardzie, ale tego wszystkiego zabrakło. Było wszystkiego za mało. No i dzięki temu mamy 1-0 dla Toronto, więc mamy inną sytuację niż dotychczas. Dzięki temu te finały mogą być jeszcze bardziej ciekawe niż się zapowiadało. No i ja zacieram ręce, bo dokładnie czegoś takiego oczekiwałem, żeby... To nie chodzi o to, że ja kibicuję przeciwko Warriors, ale ja chcę po prostu dobrej serii, wyrównanej, walecznej. Nawet niech Warriors wygrają, mimo że wolałbym, żeby wygrali Raptors, ale chcę po prostu równiejszej gry. Te finały rok temu, 2 lata temu były zbyt jednostronne i dlatego liczę na to, że tym razem będzie trochę inaczej. Okej, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Myślę, że spotkamy się po meczu numer 2, a być może jeszcze przed nim. To zobaczymy, czy uda mi się obejrzeć jeszcze raz mecz i jeszcze kilka ciekawszych notatek spisać, bo chciałbym to zrobić, ale nie wiem, czy mi czas na to pozwoli. Dzięki, do usłyszenia. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.